Dzień dobry, witam wszystkich w 40. odcinku Zagrajmy w Nightmare. Będę tutaj toczyć walkę z tymi przeciwnikami i w międzyczasie zaczniemy sobie ten odcinek od ogłoszeń parafialnych. Otóż wydawało mi się, że odcinek 39 będzie ostatnim odcinkiem przed wymuszoną przerwą, a przerwa byłaby wymuszona tym, że psuje mi się komputer. I on się tak psuje, że wciąż jednak działa, ale no, jest taka sytuacja, że w każdej chwili może mi się wyłączyć mikrofon i przestać zbierać to, co mówię do mikrofonu. I nie jest to wina mikrofonu w żadnym wypadku, tylko jest to wina płyty głównej, którą nie wiem, no coś się stało. Albo właściwie, mówiąc bardziej szczegółowo i rozwlekle, coś było z nią chyba nie tak od samego początku. Bo zauważyłem takie dziwne sytuacje, że na przykład jak odpinałem jakieś urządzenie USB, to jeżeli pod tę samą grupę gniazd USB była podłączona klawiatura, to klawiatura w tym momencie się wyłączała, jakby wpadała w jakiś taki stan ciągłych rebootów. Oj, tu będzie pułapka. No i no, ale komputer sobie działał, tylko no, musiałem na to uważać, tak, żeby najlepiej klawiaturę podłączyć na osobną grupę gniazd USB i nic tam nie ruszać, i to działało. Nie, w międzyczasie jeszcze do płyty głównej wychodziły kolejne update'y BIOS-u. To jest płyta główna Gigabyte'a. I zawsze w tych update'ach BIOS-u było napisane, że poprawiono stabilność USB. Kurde, coś sam raz dla mnie, tak? Z tym, że te poprawki do stabilności USB jakoś nigdy tej płyty głównej niestety nie naprawiły. No i właśnie, teraz mam taką sytuację, że się pogorszyło. A pogorszyło się w taki sposób, że mikrofon, do którego mówię, jest podłączony właśnie do komputera po USB. I obok komputera stoi taka lampka, zwykła stołowa lampka, którą się podłącza nie do komputera, nie do USB, tylko się podłącza do gniazdka w ścianie. I w momencie, kiedy ja tę lampkę włączę albo wyłączę, to USB w komputerze ma jakiś problem i rozłącza mikrofon. Bardzo dobrze to widać pod Linuxem, gdzie Linux od razu pokazuje, że urządzenie zostało odłączone, potem podłączone. W logach systemowych z Linuxa też widać, że coś się stało z USB. I czasami ten mikrofon wraca po takim czymś, a czasami już nie wraca. Natomiast pod Windowsem jest taki objaw, że praktycznie Windows nie potrafi przywrócić mikrofonu do stanu działającego po czymś takim. Więc jeżeli lampkę bym w tym momencie na przykład wyłączył, bo jest teraz włączona, no to przestałoby mnie zbierać, tak? I nie jest to tylko lampka. Próbowałem różne konfiguracje kontaktów w mieszkaniu, tak? Inne, na innym bezpieczniku, no, daleko, blisko. Mogę na przykład, nie wiem, włączyć iskrownik od kuchenki i to samo będzie, tak? Tak samo wywali. Wymieniałem zasilacz w komputerze, podłączałem komputer przez różne listwy, bez listwy. Nic, żadnej różnicy. Jedyne, co zostało, do czego sprowadziłem cały temat tutaj, to jest właśnie płyta główna, tak? Coś się stało z płytą główną, albo coś było od początku z płytą główną. I no właśnie, to była pułapka, nie? Pytanie, czy oni to aktywują? Nie. I tutaj muszą uważnie. Oni są tutaj niebezpieczni, ja się może wycofam. O, zamknięta ściana jest. Dobrze, wycofajmy się. Kurde, bo będą też ci mali przechodzić, tak? Dobra, nie mogę się tutaj wycofać. No, ale w każdym bądź razie kontynuując. Płyta główna jest jeszcze na gwarancji, więc zamierzam ją odesłać. Z tym, że no wiadomo, z czym się to wiąże, tak? Że najprawdopodobniej będę pozbawiony komputera przez... Przy optymistycznym założeniu przez 2 tygodnie, a przy pesymistycznym może być trochę dłużej.
Co za tym idzie, też raczej nie będę mógł kontynuować nagrywania w tej gry. Chyba, żebym, nie wiem, na przykład zmniejszył rozdzielczość, ponieważ no, mam jeszcze jeden komputer, ale tam niestety nie ma enkodera sprzętowego, więc. No, z ten kulą ognia. Więc. Może być różnie. Nie sprawdzałem tego. Tak, jeszcze. Póki co. A jeżeli mi się nie uda tej serii kontynuować, jeszcze za dużo tej gry zostało, myślę, to wtedy będziemy. Będzie po prostu przerwa, tak? I na ten czas może wyjdzie coś innego, co będzie łatwiejsze do nagrywania i co będzie się dało wrzucać może w mniejszej rozdzielczości, tak? No niestety. Taka kolej komputerów, że prędzej czy później się zepsują, zresztą jak wszystko. Kolejny klucz tutaj zdobyłem. Udało mi się tutaj w końcu wejść. Teraz może jeszcze na grze skupimy, bo już w sumie powiedziałem co chciałem. Pająki kolejne tutaj wychodzą. Chociaż nie wiem, czy to jest pająk, czy jakaś mrówka, czy co. Chyba pająk. Tutaj mamy zamknięte kraty. Mogę tutaj przerzucić coś, albo przerzucić coś mogę, bo jest dziura w tych kratach, ale chyba nie ma sensu. Nie widzę też żadnych innych przycisków. Były tutaj też płaczące drzwi na klucz. Klucz właśnie zdobyłem. Tylko, że kurde, po drugiej stronie została moja łódka, tak, do której nie mam teraz dostępu. Tutaj jeszcze mogę wejść, nacisnąć tą płytę. No, oddajcie mi moją łódkę. Czy ta płyta może otworzyła tutaj te kraty? Sprawdźmy to. Nie, ciekawe co ona zrobiła w takim razie. O, otworzyła tamte kraty, gdzie wyszedł ten duży pająk. Zresztą to jest jakoś takie, nie wiem, ta gra ma jakąś obsesję chyba na punkcie pająka, bo mamy takie duże pająki, mamy te małe pajączki, mamy nietoperzo pająki. Mieliśmy też chyba sieci pajęcze wcześniej. Pełna menażeria. Dobra, ten pająk zginął, pozostawił mi jedzenie. To dobrze, bo jedzenia zaczyna brakować. No, zostało mi. Nie, mam jeszcze dwie butelki mleka pełne i mam winogrono jedno. Dart. Nie, Cloud. Cloud. Zaraz, ja tego pająka gdzieś wcześniej widziałem. Że on gdzieś był za ścianą i teraz skoro wylazł, to znaczy, że to się powinno otworzyć. Tylko gdzie to było? Tutaj jest woda, ale nie ma łódki mojej. Bo łódka moja jest za tą ścianą, tak? Nie no, mógłbym przysiąść, klawiaturą może tutaj się będę poruszał, bo te pająki tutaj respawnujące się trochę przeszkadzają w tym, żeby myszką operować w tym miejscu. Pamiętam, że gdzieś widziałem tego pająka za drzwiami, ale. Pierdziele. Restore. Otwórzmy te drzwi. Kluczem żelaznym. Jest moja łódka. Ta łódka jest za daleko, ale. Znaczy, właśnie nie jest za daleko, tak? Mogę na nią przeskoczyć pod warunkiem, że żaden bohater nie jest obciążony, a nie jest żaden bohater obciążony, prawda? Nie, więc sru i przeżyli. Mogę teraz tutaj przypłynąć, mogę tutaj przypłynąć, mogę też stąd po prostu odpłynąć, trzymając złoty klucz w garści. Tak? Gold key. Właśnie nie pamiętam do końca, gdzie powinienem użyć tego klucza. Czy tutaj się coś na przykład nowego otworzyło teraz? Będę musiał to sprawdzić. Możliwe, że tak. Chociaż nie, to są te panocki, których wcześniej otworzyłem. Znaczy zostawiłem po tym, jak rozwiązałem zagadkę tutaj z drzwiami. No więc tutaj raczej nie ma sensu wracać.
Tutaj jak się przyglądam, to raczej nie ma nic nowego. Z drugiej strony teraz jeszcze zobaczę. Też nie ma nic nowego, więc zakładam, że coś zostawiłem tam na dole w takim razie. Źle? Wysiadłem? Jeszcze raz? Nie, ta stacja. Dobra, poszukajmy tutaj zatem przejścia dalej. Gdzie mógł być ten klucz do spożytkowania? Ta płyta coś robi, jak na nią najdę. A jak coś położę na nią? Nie, nic się nie stało. No właśnie, tutaj jest pająk duży. Z tym, że on nie wychodzi, ale słyszałem, że aktywował płytę. Może tam trzeba coś rzucić? Faktycznie? Rzućmy tę strzałę. Co to dało? Chyba nie jest. Teraz statek jest za daleko. Będę musiał tędy wysiąść. Oj, te drzwi są zamknięte. A to prawdopodobnie ta płyta otwiera te drzwi. Okej. I tutaj jest ukryte przejście znowu. Tak? Ta płyta otwiera te drzwi. Dobrze. Zostawmy łódkę tutaj może. Skoro wiemy, że tu jest ukryte przejście, to je usuniemy. Kolejne. Teraz w tą stronę. Jeszcze raz trzeba. Jeszcze raz. Ale mogę powiedzieć, że mam teraz mikrofon sterowany zdalnie, lampką. Nie? Czarodziejski mikrofon. Wystarczy wyłączyć lampkę i piu, nie działa. No co? Tu nie ma przejścia. Sobie mogę rzucać. Remove. No i teraz tutaj. I tutaj są już drzwi, za którymi się znajduje ten duży pająk, tak? I moja strzała prawdopodobnie tu się też znajduje. Zabijmy go. Co skwark? Co skwark? O, wypłata niezła. Mogę trochę czarnej porzucać w niego. I zginął. Tak, zginął, upuścił znowu jedzenie. Teraz Kajtek Czteroki sobie zeżre tą smakowitą nóżkę pająka. Mogę się też zamknąć, żeby mnie nic tutaj nie zaatakowało z tyłu. No i najście na tą płytę coś robi. Tylko co? Problem w tym, że ten pająk już po tej płycie chodził i też w sumie nic nie zrobił. Poszukajmy jeszcze jakichś ukrytych przejść, może coś znajdę. Tutaj muszę pamiętać o tym, że to jest pułapka. Nic tu nie widzę. Popływajmy może jeszcze trochę po tym poziomie, może coś znajdę. Nie, nic nie ma. No to wyjdę z założenia, że muszę tą płytę jeszcze raz ścisnąć. Nie tą. Tą zostawiam w spokoju. Tą tutaj. Wciskam. Czy ktoś jest przeciążony? Nie. Idziemy na łódkę. Teraz jeszcze raz. Wypływam tutaj sobie dookoła. No i jest też ryzyko, że zmieniło się coś na innym poziomie, na tym wyższym poziomie, tak?
Albo jeszcze inne ryzyko, że teraz muszę się wrócić z tym złotym kluczem na górę i to daleko na górę. Niestety. Wróćmy na górę zatem. Ja to po prostu sprawdzę, jeżeli nic z tego nie wyniknie, to wyznę ten fragment. Tak jest, trzeba było się wrócić tutaj. Nie pamiętałem o tym zupełnie, bo to było dawno temu już. Jest jakiś nowy rodzaj czarodzieja tutaj. Dziad wygląda, jakby się urwał z szachów. Takich, wiecie, z szachów z figurami. I zostało zamknięte za mną przejście. Nie mogę się już cofnąć. Tutaj są jakieś płyty naciskowe. Tutaj jest kolejny taki dziad. Pokoje lekarzy. Z czego ty leczysz? Jak ty leczysz? I will heal you. Na co ty leczysz? Jesteś doktorem niebieskim, ale nie wiem, co leczysz. Fitness przywrócił tankowi. Okej. A ten? I will heal you. Nie mam pojęcia, co oni leczą. Natomiast tamten prawdopodobnie... Możemy się jego graficę w ogóle przyjrzeć, tak? Pod warunkiem, że nie będzie czarami rzucał. Ma jakieś krzyż tutaj na piersi. Dobra, to jest kardynał. Kardynał, bo ma krzyż. Więc tutaj chodzi kardynał, który jest złym kardynałem. Nawet dwóch złych kardynałów. Kuźwa, trzech złych kardynałów. Co pewnie jak wejdę na tą płytę naciskową, to ich wkurzę, tak? Wypuszczę ich. No, bo usunąłem ścianę ukrytą. I tutaj tego kardynała niestety trzeba zabić. Maven Genie. Oczywiście. Quicken obrócił mnie czarem swoim. Wybitnie denerwująco to się zaczyna robić. Może spróbuję na niego gitar rzucić, może go to osłabi. O, umarł dosyć szybko. Widzę też, że moje czary poznikały. Czy on mi pousuwał czary moje? Kula ognia poszła chyba. Tak, oni usuwają czary. No to poproszę jeszcze retarda. Niech on będzie coraz głupszy. Trójkę rzuć, Kajtek. Niestety coś Kytkowi teraz zrobił. Ale przynajmniej nie zadaje obrażeń zbyt dużych. O, mana się skończyła. Trzeba uleczyć Hanie, bo zaraz będzie źle. W taki sposób. Oj, niezbyt dobre to leczenie jest. Tomek chyba jest pozbawiony możliwości leczących, za to uleczyłem tego kuźwa gościa niechcąco. Dobra, wycofam się. Tutaj. Nie. Tutaj. Lecz. Jak nie uleczysz, to ja przegram. Nie chcę zbytnio leczyć. Nie tego!
Gdyby jeszcze to jego leczenie. Gdyby jeszcze na tym jego leczeniu można było polegać. Pokonany, pokonany, pokonany. Czy to będzie ostatni? Mam taką nadzieję, że to będzie ostatni. Zobaczmy, jaką porutę on nam zrobił tutaj. A wszystko jest źle. Postarzeni, lame to chyba jest okulawieni, czy coś takiego, tak? Zniedołężeni, o, zniedołężeni to będzie. Wszystkie statystyki obniżone do 10. Tak samo tutaj, u Kajtka, tylko Vitality mi zostawili. Jest masakra po prostu. Galaktycznie rozpieprzeni bohaterowie i była to też galaktycznie głupie starcie w tej grze. Teraz bym spędził milion lat na tym, żeby leczyć tych bohaterów, ale co szczęście chyba mam tutaj czary, które z tego wszystkiego wyleczą, a Hania, nasza lekarka, jest akurat najmniej doświadczona przez te czary, no bo zobaczcie, że prawdopodobnie Decreep leczy Lame, tak? Więc gdyby Lame albo Age spotkało Hanie, to już raczej bym nie pozbył się tego statusu. Chyba że ten gościu potrafi to wyleczyć. Sprawdźmy to. Może tyłem i będziemy patrzeć, czy to znika, tak? Zniknęło u Hani, ale Hania równie dobrze mogła się sama z tego wyleczyć. Zróbmy tak. Chyba prędzej pójdzie, jak sam to zrobię. O, widzę, że on też statystyki przywraca tutaj. I być może nawet nie tylko przywraca, ale po prostu daje statystyki. Ale te statystyki znowu same się obniżają. Więc dopóki nie wyleczę tych statusów tutaj, to i tak będę miał duży problem z tym. Więc po prostu sam zacznę to robić. Sam zacznę to leczyć, tak? Młodość najpierw. Nie wychodzi ten czar? Nie, powychodził. Ale oczywiście niczego nie wyleczył. Muszę teraz rem rzucić tutaj. Brakuje mi rem, żeby Hani odnowić manę. No i niestety w taki oto sposób będę musiał przywrócić moją drużynę do życia, tak? Ale to już sobie zrobię poza nagraniem. Do następnego.